Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry 7 Days to Die. Dzisiaj zmierzamy do kolejnego sekretu, będziemy odkrywać kolejną fajną rzecz w grze, czyli stację rakietową, stację kosmiczną i być może źródło tak naprawdę całego zamieszania, tylko całej jakiejś tam apokalipsy, zombie i tak dalej. Więc dzisiaj bardzo fajne miejsce z bardzo fajnym lotem i tutaj musimy skręcić w lewo. Także zapraszamy Was do oglądania. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i dzisiaj jest ze mną Vet. I będziemy razem odkrywać tą tajemnicę. Na początku prawdopodobnie będą silne zombiaki do zabicia, ale dzięki temu będziemy mieli też może fajnego lota. Mamy trochę mało, nie mamy chyba apteczek nawet, nie mamy za bardzo leków. To jest tutaj. To jest tutaj i... Okej, uwaga, bo psy. Wysiadamy. Dawaj, trochę dalej odsuniemy się od motorków, bo może beczki będziemy ustawiać, co? Ja postawię... Dobra, ja postawię beczkę tutaj. Czekaj, gdzie ta saba, bro? Jest, idzie za mną. Oni już tutaj się murują powoli. Ale on lata. Mało ich jest, tych zombiaków. W środku też są. Tylko 5 z psem, 6. Czekaj, zaraz będę ich miał, to rozwalimy tą beczkę. I tutaj są te reflektory zajebiste, które sobie weźmiemy do bazy. Uwaga, bo beczkę rozwalam. Jeszcze tego psa nie ubiłeś? No nie mogę, stary, on przeskakuje się, kręci wokół własnej osi, wiesz. Ucieka. Dobra, jest. Legł. Jeszcze ci żołnierze idą, bo widzisz, oni nawet od beczki nie zdychają, oni mają więcej trochę hapsów. Jeszcze kolejny tam idzie dalej. O, jeszcze wychodzą, ty. Zajebiście. Dużo ich będzie, spoko. Ten już prawie zdycha. Ty, no nawet na hita nie padają. Patrz, on leży na glebie, ja mu strzelam z shotguna w japę i żyje. Ostro. Dobra, chyba wszystko. Można lucić. Coś biegnie, a tu baba idzie, dobra, tu baba. Jakieś noktowizory mam. O, airdrop. O, dropik. To sobie zaraz go otworzymy. Bo tutaj będzie dużo do znalezienia. Widzicie, to miejsce nazywa się Red Mesa Restricted Area, czyli to już nam mówi, że mamy tutaj jakiś fajny teren. O, hełm. No ja też mam hełm wojskowy. Coś jeszcze? Noctowizor. No, noctowizor też mam, noctowizor. Chyba wszystkich otworzyliśmy, oni tak w jednym miejscu zdechli. Gdzie ten airdrop daleko? Jedziemy port dropa od razu? Ty, no można pojechać, póki mamy miejsce w tym. Dobra, to lecimy port dropa, a później zaczniemy tutaj to wszystko robić. No niestety, stary. Takie sobie. Lipa. Części do SMG. Więc... To nic. No wracamy. Trudno, wracamy na tą miejscówę. Okej, zrobiliśmy porządek w naszych ekwipunkach i teraz już jesteśmy z powrotem, zaczynamy zbierać rzeczy. Ja tutaj reflektor biorę, a ty jak coś to... możesz tutaj zrobić wood frame, żebyśmy do środka weszli. Taką drabinkę dla nas. No. Bo ta brama ma dużo wytrzymałości. Tutaj tych reflektorów trochę leży, więc warto to zebrać. A ja jeszcze wbiję tutaj, jest chyba safe jakiś. Te reflektory można w niektórych miejscach spotkać, właśnie w więzieniu, i byłem na streamie i tam też to odkryłem. Tu jest safe, jak coś. Możemy sklepać go. A później zaczniemy odkrywać te tajemnice. To ten shotgun strasznie słaby jest. On leżał na ziemi, ja mu w głowę 5 razy i jeszcze żył. Nie warto używać. Myślę, że jak amunicję zrobisz schemat. Tą taką w łuskach, a nie backshota, to będzie lepszy. Może. Dobra, wchodzimy? Yep.
Patrz, jak zajebiście to w ogóle wygląda, jakaś taka Beskidu baza wojskowa. Moim zdaniem to jest świetnie zrobione. O, tam reflektor jest też na suficie. Na suficie? To idź, a ja tutaj coś mam do odkrycia. Jakiś trup, nic, o, plecak. Skrzynka. Militarna? Tak. O, tutaj też mam skrzynkę militarną, to otwieram. Chodź, może ty ją otworzysz, co? Dobra, to już idę. Naboje mam do pistoletu niestety. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj, gdzie ten reflektor na dachu? No. To weź ten reflektor zbieraj. Weź zejdź, no jak ja mam tu wskoczyć. Chłopie. A ten reflektor zbiera się kluczem normalnie? Możesz kill-offem go ubić trochę, a później dobić ręczem, to wtedy zbierzesz. Albo ja już zbiorę może, bo mam jeden. Rakiety do RPG-a. Tu masz na 20. Dobra, to mamy 3 i chyba więcej tutaj nie ma. I patrz co tutaj jest. Te czerwone, to wygląda jak jakaś taka... Silosy jakieś. No, rakietowe, jakieś takie wyrzutnie, coś takiego. Więc jesteśmy w tajnej bazie wojskowej, ale musimy się dostać jeszcze do środka. Ty, a tutaj można było wejść, wiesz? Do środka, do tego bunkru. No, ale te klocki to mają dużo wytrzymałości. A tam na górze był właz. 8000 wytrzymałości. Wejdziemy tędy może od dołu, wiesz? Zobaczymy jeszcze. Ale tutaj mamy wejście jedno. Nie wiem, czy tędy będziemy wchodzić. A jeszcze tutaj jest jakaś taka rampa w dół. Nie wiem, dla samochodów czy coś. Tu jest jeszcze jakieś coś takiego, to nie wiem, czy tam coś jest. A tu jest wejście. 10000, to chyba przez te drzwi ja bym wchodził. Oj, nie, no. Nie wiem, ja się kierował 3 chyba tylko zabrałem. 3 hapsy. Fajnie jakby tutaj było więcej tych zombiaków. Dobra, mamy jakieś no, zejście. Fajne rzeczy leciały. Brama. A tutaj bazę zrobić. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagi, ale tam są podwójne betonowe ściany, więc baza fajna by była. Tylko kolców trzeba dużo zrobić, bo dużo ma objętość. Dawaj do środka. To jest jakiś garaż podziemny, coś takiego, czyli widzisz. To jest brama garażowa. Tutaj jakiś garaż. Może jakieś są walizki, skrzynki, jakieś takie coś. Tu mam walizkę. Pusta. Ja przyjrzę auto, jakby co. Dobra. O, naboje do snajperki i do shotguna. Koło zbieramy? Słucham? Koło zbieramy? Jeszcze raz powiedz. Koła zbieramy? Nie chce nam się chyba. Te koła to wszędzie leżą na mapie. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie słabo jest z miejscem w ekwipunku. Mam dla ciebie, czekaj, zaraz ci dam książki. Możemy, wiesz co, skrzynkę tutaj też zrobić, nie? Więc sobie tam możemy zostawić rzeczy, a później tutaj wybrać co lepsze jest. O, tego to się muszę nauczyć akurat. A co masz? No, maczugę z kolcami. Mam dla ciebie tutaj dwa schematy. Łap. To ci podskoczą skille. Tu jest jakaś kanapa, jakieś biuro chyba, wiesz? Nie wiem, może parkingowy tutaj miał swoją miejscówkę. Karton i jest wejście na górę chyba do tego miejsca, wiesz, które tam było. Do bunkru? Chyba tak. O człowieku, tu są rakiety. Rakiety, rakieta, jedna rakieta. I tutaj na dole, patrz jak to jest głęboko w ogóle. O, bracie. Więc tutaj można dużo jakiś... No tu drabina jest, na górę też. Na górę i na dół chyba, na sam dół. Ale może najpierw pójdziemy do tego bunkru? Tak, chodźmy po kolei, żeby nie przegapić. No to dawaj na dół.
Tam na te pół piętro, jeszcze tutaj niżej. O tutaj. Dobra, to wrócimy się. Tutaj nie ma sejfu żadnego? Chyba nie ma. Też dużo żelaza można pozbierać i sobie bazę zbudować. Czekaj, zobaczę jeszcze tutaj te kartony. Mam schemat kolejny. Dobra, to ja idę na górę. Tutaj mam jakieś drzwi. Ale to chyba drzwi... Nie, jakieś nowe pomieszczenie. Niechcący mi się... Komputerki. Komputerki. Czasami warto zobaczyć... Wiem, właśnie ostatnio się waliłem na tym, że biłem drzwi po 8 tysięcy, które miały. I dopiero jak było 4 tysiące, to się strzeliłem. Dzięki widzom i tak w sumie. I tutaj co, na górę, tak? Co jest na górze? Wioseczka pusta. Chyba jeszcze coś pominęliśmy, ale jestem tutaj na górze, już widać jakby całą tą miejscówkę, gdzie byliśmy. No i mam bramę 8000. Trochę to potrwa. Nie wiem, czy beczkę chcemy. Ta beczka za dużo nie da, ale możemy sprawdzić. No to ja postawię. Dobra, to dawaj. Nie wiem, czekaj. Dobra, ja się chowam. Nie wiem, skąd jest najbezpieczniej to walnąć. Ale chyba z drugiej strony. Ała. Ile? 33 HP mi zostało. A skąd te rzeczy? A może śmietnik? Ile zabrało? Z 1000 może. W sumie? No. A nie lepiej tutaj walić ścianę? One są po 3000. A jeżeli jest podwójne? Nawet mnie nie straszy. No i jeszcze na dole trzeba rozbić. Zaraz zobaczymy. O dobra, dwa sejfy widzę i skrzynkę. Czyli... Może coś tam fajnego będzie, ale myślałem, że jakoś inaczej to będzie w sumie wyglądało. Dobra, ja, moje ulubione są te skrzynki. Takie drzwi to fajnie byłoby sobie zabrać tymi obcęgami. A nie wiem, czy można, wiesz? Musimy kusić, żeby sprawdzić. No tutaj drabina na górę i tu jest ten włas, który widzieliśmy. Tak, no. Ty, bez kitu może da się zabrać taki włas. Ja go robiłem na tym, na streamach. No to trochę kosztuje faktycznie sporo. Jeszcze można go chyba ulepszyć nawet. Pyk, mój od... A, bo my razem klepaliśmy. Dużo części bardzo, znowu będzie stary. Ja to skrapuję. Nawet coś tam niechcący wyrzuciłem. Ta apteczka jakbyś defibrylator używał. No. Fajnie, że ona leczy 50 HP, a później jeszcze stopniowo cię ulecza. Musimy kuchnię jakąś tutaj znaleźć. Nowo części, skrapuję to. Bo takie na dość niskim levelu. Mam dla ciebie ten schemat masz. Gdzie? Bo zniknął. Tak? Tak. Naprawdę? No to lipa. No to w takim razie tutaj mamy studnię. No to trudno. Ja go rzuciłem na ziemię. Dobra, to idziemy na dół. Tam chyba pominęliśmy jedną rzecz. Czekaj, tędy, tędy. Tutaj byliśmy. A nie, chyba nie pominęliśmy. Tylko tutaj jest takie dziwne przejście jakby, no. Dobra. To musimy teraz, czekaj, wrócić na ten parking chyba, nie? No, no to by wychodziło. Dobra, to ja już tutaj jestem. A, jeszcze tutaj po lewej stronie zobaczyliśmy, co jest. A tu jest winda. Która oczywiście nie działa. No, tutaj chyba nie działa coś takiego jak winda. Musimy zrobić drabinki, mi się wydaje. Ladder. Dobra, ja robię już. Zrobię z 15. Zrobię z 15 i nie wiem, czy to coś jeszcze zeskrapować może. Szkoda, że tu w środku nie ma tych żołnierzy.
No, zajebiście, żeby wiesz, taka walka była. Może trochę mają za dużo życia po prostu. Fajnie, żeby ich było 20, ale żeby mieli dwa razy mniej życia na przykład. I dwa razy więcej lutu. No. I snajperki. Musimy to rozwalić, te barierki. Chciałeś, co się zrobiło? Sztuka. Ja, czekaj, ja nie zrobiłem tej drabiny do końca. Dobra to. Jedziesz windą? Jadę windą zaraz wracam. Dobra. Ty masz tam jakieś coś? Jakieś zejście? Jakieś coś. Pyk, drabina. Dobra, to idę. A, tu jest takie półpięt. O kurde, ja spadłem na dół. A żyjesz czy połamana noga? Żyję i nawet nogi nie połamałem. Czekaj, zrobię drabinę na górę. Chcesz, to mogę ci dać boksy. Nie, mam drabinę, drabina będzie lepsza. Ja jestem słaby, jeżeli chodzi o drabiny w tej grze, po prostu nie potrafię po nich chodzić. Ty, i co tutaj masz? Bongosy. No, są kartony i bongosy, nie? Dawaj, szukamy jakiegoś czegoś. Tu jest kuchnia. O, dawaj, szamy. Surowe mięso. Chyba, że chcecie się ognisko robić. Nie. Nie, no to trudno. Znaleźliśmy tutaj spiżarnię, więc już jesteśmy najedzeni, napici i szukamy dalej. Tutaj mamy... Jakaś klatka schodowa. Czekaj, tutaj drugie wejście jest. Wejście. To już najpierw tutaj zobaczymy, bo wydaje mi się, że tam jest jakieś dalsze zejście na dół. Kurde, zawsze w tych skrzynkach były fajne rzeczy, a teraz już jakoś nie znajduję w tych kartonach. Tu jest jakieś przejście. Ukryte, zabite. Puste, kurde no. Denerwujące. Tu też puste. No to lecimy dalej. Pusto, jakieś taśmy. Później się te rzeczy przydają. Co jest? A, tutaj ta rakieta jakby, czyli co? To stacja jest chyba kontroli jakby. Ja nie wiem, czy to są rakiety nuklearne, czy to są rakiety w kosmos. Może w kosmos i tutaj jest źródło tych zombiaków. Aha, to tutaj tak jakby byliśmy już. A to jest nowa, wiesz? Inna rakieta. Tak? Bo ja tamtą, chociaż nie, czekaj. Nie, bo my jesteśmy teraz niżej. A tak, masz rację. Jesteśmy niżej. Tutaj możemy zejść na sam dół nawet. A tutaj mam jakiegoś trupa. Naboje. Dobra, tutaj nic nie ma. A ty zszedłeś na dół? Nie, ja na górze jestem. To co, wrócimy jeszcze tutaj na chwilę, zobaczymy co pominęliśmy. Czyli czekaj, nie, bo chyba już nic nie pominęliśmy. Tutaj było to. Tu na dole nie byliśmy. A, tutaj na dole, dobra. A tutaj, tak, tutaj też byliśmy. Tu jest ta kuchnia. A, i tu jest zawalone ten, okej. Okay. Ciekawe, czy tutaj też będzie jakaś taka skrzynka, bo właśnie... Jak wtedy byłem, to nic takiego nie znalazłem. Może ty będziesz miał jakiś fajny pomysł na to. Dobra, zamkniemy. No tutaj mi się wydaje, że to po prostu przejście, które się zawaliło. Tu jest wejście na górę, tak w ogóle. Ale to chyba jest wyjście na zewnątrz, kurde, prawie bym zleciał. 8000 tam to też ma. Ale tu jest stary jakiś tunel zajebisty. O. I to wygląda, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, jak źródło tych zombiaków, że one tutaj jakoś były i czy kosmiczne, czy coś. I jakby się tym tunelem przedostały, coś takiego. Ty no, coś mogło być, a tutaj też jest przejście, można przez to przejść. A nie, tu jest to miejsce, co ja spadłem na dół, wiesz? Bo tam ta drabina moja jest. Tak, aha, ja tutaj zleciałem. Okej, okay, może
A, no i tu jest ten dół. Tutaj jeszcze nic nie robiliśmy, to możemy sprawdzić. Nie. O, tu, i tu jest to przejście, które minęliśmy. Tak, te rozwalone. Ciekawe, czy tutaj jest jakaś taka skrzynia. Kurde, no. Dobra, sobie te przeczytaj, może będą jakieś schematy. O, kurczę. Na jakim? Nie no, schemat na kuszę. A ty nie miałeś, tak? Na dowolnym, nie. To zajebiście. Nie chce mi się tego wszystkiego w sumie już otwierać, takie sprawdzam bardziej ciekawsze rzeczy. Może te ubrania będzie warto pozbierać, albo chyba już będziemy mogli robić sobie ubrania, to będziemy mogli, wiesz, na zimowe wyruszyć, bo tam mogą być też fajne tajemnice. No, ja też jak myślę. Wydaje mi się, że tutaj wszystko już zrobiliśmy, wiesz. Jest jakaś fajna rzecz, mi się podoba to, że tak, nie ma tutaj jednej rakiety z tych dwóch. A włas na górze jest zamknięty, a ten drugi włas jest też chyba zamknięty. Może było tak, że jedna rakieta, nie wiem, czy to nuklearna, czy taka zwykła jakaś. Wygląda jak śniuk. No, bo te czerwone paski na to by wskazywały. A tej nie ma i tutaj jest dziwny ten tunel, który mi się wydaje, że świadczyłby o tym, że tutaj jakaś obca forma życia po prostu przedostała się przez niego. Więc jak dla mnie, ja to zinterpretuję w ten sposób, że jest to źródło zombiaków. Może być. Horda na górze na jest. Na górze słyszę pieski, no. No i chyba niestety tu wszystko jest. Nie wiem, czy tutaj może być jakaś skrzynka. Nic na to nie wskazuje, tak jak tam był nagrobek na przykład w tym kanionie. A tutaj... No nie bardzo. No, a tutaj nie ma nic takiego. Jest po prostu jakby zagadka, która jest chyba rozwiązana już przez nas i tyle. Chyba, że jeszcze coś na zewnątrz może jest, co mogliśmy przeoczyć. Ja jestem na górze już. Tu jest te wyjście. Tak, fajnie to na pewno wygląda i... Może kiedyś tutaj będzie boss. O ty, tu bez kitu, tu może być boss. Za jakiś czas. Zaraz horda jest, no. Bez kitu tutaj... O, tu jest ten włas chyba, wiesz? Tak, to są te silosy. No i tutaj jest zamknięte i gniazdo, a tutaj jest z kolei otwarta jedna kratka, nie wiem czemu. Jakby rozwalona czy coś. Ciężko rzec, nie pamiętam. Ale tu jest jeszcze ten włas taki jakby, który widzieliśmy. Tak, 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 no to mówiłem o tym. Wydaje mi się, że tutaj może będzie boss w tej alfie 16, która ma być prowadzona jakoś tam niedługo. Także zobaczymy. No trudno. Dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym miejscu. Czy rzeczywiście jest to źródło tych zombiaków. Ja jestem przekonany, że tak jest w sumie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, żeby nie przegapić żadnego odcinka. W opisie macie playlisty do innych serii survival. Także zapraszam do oglądania. Dzięki bardzo. Dzięki Krzysiek. Dzięki Maciej. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.